Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku Czytadeli w troszkę poszerzonym składzie. I teraz może się przedstawimy. Z tej strony Ula Słomka, przede mną siedzi Karolina z kanału Kombuk. Po jej lewej Anna z kanału Bestsellerki. I Marta też z tegoż kanału. I nasz wielki gość specjalny. Dziękujemy bardzo, że tutaj się pojawił nas tak naprawdę profesjonalista, nasz ekspert, specjalista. Tak, najbardziej wykształcona osoba w tym gronie i najlepiej zarabiająca osoba w tym gronie. No dobrze. Więc przedstawiamy wam Ola z kanału Książkowy Freak. I teraz paczkę oddajemy Annie, bo jak wiecie, ona jest najlepszym wodzilejem, dlatego Anna Wodzilej, działaj. Dobra, słuchajcie. Opowiadaj fabułę. Tak, opowiadam fabułę. Jak zwykle. Słuchajcie, dzisiaj tematem głównym są tłumaczenia. Tłumaczenia tekstów, generalnie się skupimy oczywiście na literaturze, jak to zwykle u nas bywa. No i Oli udział w tym, że odcinku podcastu jest związany z tym, że po prostu jest anglistką, jest profesjonalistką. Nie angielką, co jest ważne. Filologiem angielskim, może w ten sposób powiem. Syno, tytułem naukowym. Także jest, wiecie, jest mocno. Także mamy osobę, która rzeczywiście zna temat od podszewki. I dzisiaj będziemy m.in. Olę wypytywać o pewne kwestie, które mogą dla nas się wydawać interesujące, intrygujące. No i mam nadzieję, że dla was również. Bo z tymi tłumaczeniami wszyscy wiemy, różnie bywa. Bo polskie jest dobre, ale jak coś przychodzi z zagranicy, to się zaczyna problem. Polski trudnym językiem jest. Każdy to wie. Tak, ale okazuje się, że inne języki też mogą być trudne i nawet taki najprostszy jak angielski, to czy najprostszy, taki niby uważany. Potencjalnie najprostszy. Tak. Więc słuchajcie, ja myślę, że od Oli zaczniemy, tak sobie pozwolimy zacząć, od tego, jak tłumacz podchodzi w ogóle do tłumaczenia tekstu, no z angielskiego w tym przypadku, chociaż podejrzewam, że to może się rozszerzyć też o inne języki, podejrzewam, że chyba jest podobne podejście, w zależności, nieważne jakby z czego się przekłada. No na przykład dostajesz tekst do ręki, wydawnictwo czy ktoś tam mówi ci: słuchaj Ola, no masz ten tekst, musisz go przetłumaczyć, no i jak to się mniej więcej zaczyna, co robisz, jak ta praca przebiega, może od takiego punktu wyjdźmy. To znaczy, wydaje mi się, że na początek należy podkreślić to, jak okropnym i podłym jest w dzisiejszych czasach zajęcie tłumacza, który jest traktowany jako maszyna, która dostaje deadline i tekst musi być gotowy. Te deadline'y potrafią być naprawdę okrutne, czasem na powieści, które wymagają naprawdę researchu, refleksji. Tutaj na pewno możemy wspomnieć o różnych elementach, które są po prostu w naszej, w kulturze docelowej, kultura docelowa, czyli w której ma powstać tłumaczony tekst, są po prostu obce, musimy się zastanowić nad tym, jakby to mogło wyglądać u nas, a czas goni. Bardzo często tłumacze dostają zlecenia w ostatniej chwili i tak naprawdę jest to walka z czasem. No i jest mowa zawsze o właśnie tych dwóch szkołach translatorskich, dwóch szkołach przekładu, chociaż podejrzewam, że no raczej się powinno iść chyba w jedną stronę. To znaczy mowa jest o tym, żeby przykładać jak najbliżej tekstu i wtedy trzymać się jakby tego, no właśnie bliżej stylu autora jakby oryginalnego, albo przekładamy to tak, żeby w polskich realiach miało to ręce i nogi i sens. Tak, czyli udomowienie i egzotyzacja, to są te dwie szkoły. A zanim tutaj poszłaś już tak naprawdę z krok dalej, no właśnie, bo jeszcze wcześniej myślałam, tak, że porozmawiamy o dwóch szkołach, jak w temacie tego, jak tłumacz podchodzi do tematu tłumaczenia. I tak naprawdę mogę podać tutaj dwa kontrastujące przykłady, wiem, że to zabrzmiało. Jest taka pani, w większości na pewno znana, Elżbieta Tabakowska. Mm-hmm. To jest tłumaczka, która dokonała najnowszego przykładu Alicji z Krainy Czarów, ale jest to też babeczka z Krakowa, z Uniwersytetu, bo to jest bardzo fajna kobieta. I ona tłumaczy książki Normana Davisa, wiecie. Oh. Norm. Mm-hmm. I teraz tak, i tutaj mamy bardzo taką bliską współpracę tłumacza z autorem. Mhm. Tutaj Norman Davis i Tabakowska są w stałym kontakcie podczas tłumaczenia prac. I to jest właśnie taki jeden sposób do tego, jak można ugryźć dane dzieło. Natomiast tutaj też mówimy, no te prace, monografie Davisa to są naprawdę, to nie możemy tego przyrównywać do tłumaczenia zwykłej jakiejś powieści, kiedy nawet nie znamy
autora, ale właśnie tutaj też chciałam przejść do takiego drugiego przykładu, który często podaję, kiedy w Łodzi 2 lata temu byłyśmy na spotkaniu autorskim z Jakubem Małeckim, który jest również tłumaczem i który powiedział taką rzecz, która mnie dość zdziwiła, że tak naprawdę, kiedy on tłumaczy książki, to on tłumaczy je w ten sposób, że jeśli autor popełnił błąd, to idzie on. On nie poprawia tego błędu, bo on nie jest autorem. No i tutaj chciałam tak nakreślić takie dwa przykłady, że kompletnie traktujemy autora, tłumacz traktuje autora jako zupełnie jakąś tam X personę niewidzialną i nie interesuje się tym, jak to wypadnie u nas. Mhm. A z drugiej strony mamy taką współpracę między autorem a tłumaczem. Na tej zasadzie. I w co lepiej pójść? No wiadomo, chyba samo się nasuwa, prawda? No natomiast nie można wymagać od wydawnictw, że będą w stanie zapewniać tłumaczom stały kontakt z autorami. Natomiast moim zdaniem to się da zrobić, jeśli wychodzi jakaś naprawdę uciążliwa kwestia. Mi się przypomina taki przykład w ogóle. Rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem, co zabawne. I teraz jak o tym mówiłaś, o tej właśnie współpracy autora z tłumaczem, to mi się przypomniało taki wstęp od tłumaczki, która pracowała na rzecz, nie pamiętam jej nazwiska, ale pamiętam, że to kobieta, która współpracowała z Papierowym Księżycem przy tłumaczeniu trylogii Grisha, czyli Bardugo. I ona tam w cieniu i kościu. No tak to jest, jak się mówi prywatnie na co dzień, cienia i kościa. Cienia i kościa, tak. W Shadow and Bone w polskiej edycji właśnie dała taką krótką notkę na wstępie właśnie o tym, jak mniej więcej przebiegało tłumaczenie tej książki. I ona też tam właśnie zaznacza, że była z Bardugo w korespondencji, w związku z czym mniej więcej wiedziała, o co chodzi, jak niektóre terminy, właśnie nazwy własne tam szczególnie o to chodziło. No i dzięki Bogu dlatego został w pierwszym wydaniu Dieking. Tak, no wiemy teraz, że Mag wydaje jakby te książki na nowo i już Dieking'a... Wydaje! Wydaje, no tak, tak. W cudzysłowie, bo to już trwa rok jakby. Tak, no już Darklinga nie uraczymy, został nam Zmrocz niestety. Co ty myślisz o Zmroczu, Ola? Tragedia. To tak, kiedy tutaj może troszkę z innej półki, bo to film, ale ten słynny wirujący seks, prawda? Tak. To te kwiatki, które można, o których można poczytać, pytanie za milion punktów do wszystkich słuchaczy, co to jest właśnie wirujący seks? Możecie pisać w komentarzu, jeżeli słuchacie na YouTubie. Jeżeli zgadniecie, to dostaniecie okrągły nic. Słuchaj, a Ola, bo jeszcze była sprawa z... W ogóle jakby ja jestem tutaj też takim ciężkim szokiem. Ale ja jestem tak zajarana, nie? Ten podcast może być trochę dłuższy, więc zostajesz na noc i nam opowiadasz. Tak. Z Kubusiem Puchatkiem chyba były jakieś historie właśnie, to kojarzę. To jest sprawa na osobny podcast. Na osobny podcast? Tak. No, tam były jakieś takie tłumaczenia dosyć specyficzne. Tak, no tutaj mamy dwa tłumaczenia o tym jednym. Mało kto wie, mamy słynnego Kubusia Puchatka stworzonego przez Irenę Tuwim, który okazuje się być zupełnym wymysłem tłumaczki, nie autora. I mamy też Fredzie Pfi, czyli dość wierne tłumaczenie popełnione przez Zabijcie mnie. Pisałam o tym pracę magisterską. Dobra, nie ważne. Magisterka jest stresująca, Kiedy wpiszecie sobie, wygooglujecie Fredzia Pfi, to na pewno szybko tam traficie na nazwisko tłumaczki. Tu należy na pewno powiedzieć o tym, że jak Kubuś Puchatek. No jednak mówię Kubuś Puchatek, bo to jest to tłumaczenie funkcjonujące w naszej kulturze jako to docelowe. Mm-hmm. I ja sama czasem nie potrafię myśleć inaczej o Kubusie niż właśnie o Kubusiu. Natomiast ten Kubuś to Winnie. Skrót od Winifred, czyli od Wenefrydy, czyli tej Fredzi. I wiemy, że... Jezu, to są jaja! Czyli wychodzi na to, że Kubuś jest Kubusiową. Kubuś jest kobietą? Winnie jak najbardziej jest podkreślone to w tekście oryginału, że jest to postać męska, tak? Mm-hmm. Natomiast z imieniem damskim, co jest najfajniejszym żartem. I tak naprawdę ten tekst w oryginale jest niesamowicie interesujący, przepełniony takimi dziwactwami. A ten nasz Kubuś Puchatek, pomimo tego, że przesłodki, cudowny i po prostu Kubuś Puchatek, jest banalny w pewnym sensie, bo tak naprawdę cały ten przekład stracił swój urok. Tak naprawdę w Polsce Kubuś Puchatek to bajka dla dzieci, chociaż ja się nią podniecam całe życie. I to ja mówię tak zupełnie teraz schematami, że jednak
to jest książka z przeznaczeniem dla młodszego czytelnika, a w Winnie the Pooh niekoniecznie. Wiesz, to jest w ogóle poza tematami tłumaczenia. Tak samo jest z Muminkami na przykład, że tam jest ta warstwa podstawowa dziecięca, ale jak się wejdzie, o tym właśnie moja polonistka mówiła w liceum, że jak się wejdzie głębiej, to tam i dorosły coś dla siebie znajdzie. I ale Buki zawsze się każdy boi. Ale chodzi o to, że ten Kubuś Puchatek z pióra Ireny Tuwim, co ja w ogóle w swojej pracy magisterskiej chciałam udowodnić, że nie możemy tego nazywać tłumaczeniem, bo to jest osobna historia. Tak naprawdę, żeby Kubuś Puchatek pasował do swojej konwencji, to Irena Tuwim pozwoliła sobie na wycięcie pewnych fragmentów z tekstu oryginalnego, co jest teraz zupełnie niedopuszczalnym zabiegiem. Także bardzo ciężko nazywać mi to tłumaczeniem. Ja bym to nazwała po prostu powieścią, która powstała na motywach... Retellingiem, który powstał na motywach tekstu oryginalnego Winnie the Pooh. A wracając, bo tak naprawdę rzuciłam tutaj tym kwiatkiem Fredzia. Tak, i my wszystkie mamy takie wielkie szok. Ja wam powiem, ja teraz, ojej, musiałabym być bardziej przygotowana do tego, natomiast... Sorry, ja jestem w takim szoku, że ja nie mogę się ogarnąć! Ja chcę tylko powiedzieć, że Ola tutaj nie jest przygotowana, po prostu powiedziałyśmy, Ola, wbijaj, nagrywamy. Ola nam nie widziała. Dobra, no i Ola i tak wymiata, jakby. Bo generalnie, ja wam to dobrze, żeby nie pozostawiać czytelników w konsternacji, o co chodzi w ogóle z nazwą Winnie the Pooh, tak? Tak. Chodzi o to, że the Pooh jest onomatopeją, czyli takim wyrazem, który ma naśladować dźwięk. Tak, dźwięku naśladowczym. I chodzi o to, że Krzyś miał łabędzia. To jest wszystko Czy ja nie pamiętam to, czego? To jest wątek, który jest usunięty przez Irenę Tuwim. Tylko wiecie co, ja was bardzo przepraszam, jak coś nie dopowiem, bo ja tego naprawdę dokładnie nie pamiętam. Okej, okay, wybaczymy ci. Natomiast łabędzia, czy ja zawsze mam problem z polskim. Łabędź. Nie łabędź. Tak, łabędź. Łabądek. I w wstępie, który pisze dla nas Alan Alexander Milne, on tam wytłumacza, że to pół wzięło się z tego, że ten łabędź nigdy nie reagował na to, kiedy Krzyś go woła i Krzyś robił takie pff, i to miało być to. Ej, ale no na przykład łabędzia też nie ma już później, na przykład w ekranizacjach, ale to ten łabędź nie? się pojawia tylko i wyłącznie w wstępie, kiedy Alan Alexander Milne tłumaczy w ogóle, dlaczego takie przedziwne imię. Winnie the Pooh. No bo na przykład... I to nasze pfu ma być takie fi. Patrzymy na animacje, tak, niektóre, no nie są polskie, nie? No ale to, jakby, to znaczy animacje, które mamy, to są disneyowskie, a no. To też mało ma to. Znaczy wiadomo, no one ja też jestem, powiem wam, obcinali tak, wiele ja jestem rzeczy. W ogromnym szoku, kiedy nieraz spotykam się z taką sytuacją, że nawet rodzice dzieci, których uczyłam kiedyś angielskiego, już więcej dzieci nie uczę, są zdziwieni, że Kubuś Puchatek nie jest produkcją disneyowską. Prawda? Tak! Zdarzyło mi się to już kilka razy, że nikt nie ma pojęcia o tym misiu, który tak naprawdę urodził się z czarno-białych ilustracji Shepherda. Mało kto o tym wie. Ale chyba co, nie będziemy zakrawać tego podcastu tylko do Kubusia. Tak, bo wyjdzie z tego Kubuś Puchatek. Jest jeszcze Pipi i Fizia Pończoszanka. Tak. Od Pipi Langstrumpf, która tak. Według mnie Pią. Jakby powinna zostać jako Pipi. No. Pipi się chyba nie odmienia, nie? Ale tak, w ogóle... W sensie po polsku się Pipi przecież, nie odmienia. Przecież w Kubuś Puchatek w wersji Tuwim, pani Tuwim, w kłapouchy, a po angielsku to jest Eeyore. Ojejku. I w Eeyore od też onomatopeja. No tak, tak. A w języku polskim w drugim tłumaczeniu kłapouchy dostał Ija. To troszeczkę nieudany zabieg, moim zdaniem. No bo właśnie, z drugiej strony, jak przetłumaczyć coś takiego, nie? Wiesz, taką właśnie, coś tak osadzone bardzo w języku, jakby... Jeśli chodzi o tego kłapouchego, to akurat tutaj Irena, to wiem, bardziej się wykazała kreatywnością, bo ona tak naprawdę stworzyła imię od nowa, patrząc na obrazki. Tak. No i kiedy mamy siołka z oklapniętymi... Tak. Także to nie jest tak, że ja... Znaczy, pomimo wszystko, Irena, to wiem, stworzyła arcydzieło. Tylko w momencie, kiedy zaczyna się dyskusja nad tym, czym jest tłumaczenie, to trochę ten Kubuś Puchatek
w moich oczach traci jakby tytuł tłumaczenia. Jest, można to nazwać adaptacją, natomiast wiele osób twierdzi, że adaptacja to też tłumaczenie, także to jest tak naprawdę dyskusja bez końca. Nie, ja jestem totalnie, wiecie, zaraz tak, zafiksowana, no tak, nie? Tak, jak będę teraz, w nocy was uzostawię, żeby się ten i zacznę czytać puchatek ten... Ja w ogóle my możemy chyba patrzycie, wyjść. Patrzycie po mojej bibliotece, czy jest kubuś? Tak. Bo ja na pewno mam właśnie w tłumaczeniu pani Tuwim, no bo tak, kojarzę wszyscy jako... chyba je mają, tak, nie? Tak naprawdę Fredzia Pipi jest, jeśli chodzi... Ale na przykład Stanisław Lem powiedział, że on by najchętniej rozszarpał tę tłumaczkę, która... Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, nie mogę sobie to wybaczyć. Żeby ją rozszarpał za to, co zrobiła z tym naszym cudownym kubusiem, bo to jest... Tam chyba jest 10 bądź 15 lat różnicy. No. Jest bardzo nieakceptowalna. Nie, no bo właśnie tutaj trochę też wchodzimy na taki grunt takich rzeczy nie do przetłumaczenia, nie? A propos tego koła połuchego choćby. No ile jest właśnie jakichś zwrotów, tytułów, których naprawdę jest... W sensie one oczywiście dobrze brzmią po angielsku, choćby tegoroczna... Jedna z tegorocznych premier czwartej strony, jeśli chodzi o Adama Silverę, mamy książkę They Both Die in the End. No, przetłumaczmy to, giną na koniec? Obaj giną na końcu? Mm-hmm. No nie, no brzmi to durnie. Wszyscy umarli. Albo we dwójkę umarliśmy. Monika Adamczyk-Garbowska tak zupełnie bonusik napisała. Przypomniało się. Tak, tutaj już wiem, co chciałam powiedzieć. Rozmawiałyśmy o tym, że mnie personalnie bardzo denerwują osoby mówiące o książkach, booktuberzy, którzy mają... mówią o tłumaczeniu i mówią, styl autora jest taki, śmaki, owaki. Czyli ja. Kiedy... Ale wszyscy tak mówią, wiesz, bo... Ale jakby... to ile tutaj stylów jednego tekstu, jednego tytułu w tym momencie usłyszały? Czy wiesz, to jest wydaje mi się o tyle ciekawa rzecz, no bo tak, z jednej strony jestem się w stanie absolutnie zgodzić, że przy okazji tłumaczenia jest trochę tak, że ten autor sam pisze tą książkę, niejako w pewnym względzie jakby od nowa, tylko trochę układa te klocki, które dostał i trochę je tam sobie klei, jak mu się, znaczy no nie chcę powiedzieć, jak mu się podoba, ale jak gdyby, wiesz, szczególnie właśnie przy okazji angielskiego, to jest o tyle ciekawe, to jest to, żeśmy się śmiały z tej Anny Kareniny nieszczęsnej, którą obie mamy po angielsku, przy czym no oczywiście, że tłumaczenie z rosyjskiego na polski będzie jakby bliższe oryginałowi, niż no przekład na angielski, prawda, tego rosyjskiego, bo jednak to są języki z dwóch zupełnie różnych grup, nie? Ale, wiesz, dążę do tego, że czasem jest tak, że ten tłumacz rzeczywiście musi sam pisać tą książkę, jakby tylko na tym materiale, który dostaje. Z drugiej jednak strony, no jest to jakby też sztuką jest ogromną oddać to, teraz muszę się dobrze skupić, żeby powiedzieć to, co mam na myśli i się nie zakręcić. Żeby jakby oddać styl tego autora w taki sposób, jak gdyby on był Polakiem i pisał po naszemu. Oczywiście. Nie? Mhm. Ale tutaj... było kilka takich sytuacji. Ja pamiętam takie przypadki na naszym kanale, kiedy recenzowałyśmy książkę i miałyśmy okazję sprawdzić właśnie ją w oryginale i miałyśmy po prostu wielkie zdziwienie, czytając jedną i drugą wersję i mówiłyśmy sobie, cholera, to brzmi dokładnie tak samo. Albo odwrotnie, albo wręcz przeciwnie. Albo wręcz przeciwnie. No nie, że czujemy ten sam klimat, że zdania mają tą samą konstrukcję, one się kończą w tak samo zaskakujący sposób i gdzieś tam te słowa idealnie tak samo w tym i w tym języku oddają właśnie to, co autor miał na myśli, więc to się rzeczywiście zdarza, że te przykłady są momentami, no, kropka w bliźniacze, kropkę tak naprawdę, nie? No. Ogólnie dla mnie problem jest taki, że na przykład jeśli jeszcze chodzi o angielski, nie wiem, co ja przed chwilą powiedziałam, ale że chodzi o angielski, to łatwo, dość dużo osób zna ten język i łatwo nam przeczytać, przynajmniej w większości, dany tytuł w oryginale, ale na przykład jeżeli mamy, nie wiem, jakiś tytuł, który jest napisany po mandaryńsku, to... No choćby nawet taki francuski, tak, czy niemiecki, czy coś tak? takiego, no to... Na Resi na przykład jest fiński no autor, właśnie, czy jakiś skandynawski. To trudno nam dokładnie powiedzieć naprawdę, tak jak mówisz, o stylu, tylko że dla mnie samo określenie stylu autora troszkę inaczej brzmi, niż jest tak naprawdę... uważane jako definicję, że wiecie, my troszkę inaczej to odbieramy. Tak, wiecie, są jeszcze też takie problemy, na przykład my tak mamy i ty tam też te masz wielokrotnie, że na przykład czytam jakieś zdanie po polsku i mówimy sobie, Boże, ja widzę, z jakiego zdania angielskiego to było przełożone, bo jest na przykład zrypana konstrukcja. I że to nie brzmi po polskiemu, tak, nie? Polskie zdanie ma typowo angielską konstrukcję na przykład i sobie totalnie od razu widzisz to angielskie zdanie, które było pod spodem właśnie tego polskiego tłumaczenia. No to już też jest właśnie problem z tym, no bo przenoszenie tej formy po prostu niszczy cały odbiór, bo my się oczywiście naturalnie krzywymy jako native w polskim, no tak, nie? I tutaj zaczynając wątek, miałam raczej na myśli tą ciągłą ignorancję, która wychodzi od blogerów, vlogerów,
słuchałam przed wyjściem dzisiaj do Was Waszego podcastu o edukacji, o literaturze. Czy Was ktoś uczył, żeby zwracać uwagę na tłumaczy w szkole? Jest jeden kanał, krótka przerwa i dziewczyny rzeczywiście zawsze mówią książka X autorstwa Y w przekładzie B. Tak. Znaczy wiesz co, różnie. Bywa tak, że sprawdzam tłumacza, na przykład jak wiem, że coś mi się bardzo podobało. Przykład najprostszy... Czerzniw. Nie, nie wiem kto tłumaczył Czerzniw. A ja wiem, tylko nie pamiętam, natomiast to ale jak Czerzniw jest klasyki. Sprawdzałam kto tłumaczył Tajemną historię, kiedy czytałam ją po raz pierwszy. Tak. Jeszcze jako totalny lamus. Tak, i tak, potem tak. Kupując wszystkie książki Tart, patrzyłam czy to jest ta sama osoba. Dokładnie. Nie, ale albo na przykład sprawdziłam tłumaczenie portretu Doriana Graya, które mam. Patrzę bardzo często, Feldmanowej, mi się bardzo podoba to tłumaczenie, uważam, że jest genialne, bo się czyta jak współczesne. Ja to samo zrobiłam, kiedy widziałam w sklepie gdzieś tam właśnie Doriana Graya i dzwonię: Anna, jakie ty masz tłumaczenie, bo ja chcę to twoje. Ale jakby kończąc ten wątek, największą, w sensie mój wątek, jakby tą moją wypowiedź, zaraz ci Ola oddam głos, największą uwagę przykładam do przekładów poezji. Dla mnie nie istnieje przekład szekspirowskich dramatów inny niż Barańczaka, nie? Jakby w ogóle wszystkie inne te tłumaczenia są jakieś tak koślawe dzisiaj. To chociaż muszę ci tutaj wejść słowo, bo stracę później wątek. No. Władimir Nabokow, autor Lolity, twierdził, że tłumaczenia poezji powinny być zakazane. No, wiesz co, z jednej strony tak, nie? Mieliśmy z Martą, miałeś dobry przykład, wiesz. Boże, co to było za tekst? To chodziło o Szymborską. Tak. To było coś o Norwidach, że wiesz, jako wyraz własny, neologizm, nie? Od Norwida. Ciężkie Norwidy? Ciężkie Norwidy. No, jakby to jest neologizm stworzony od... Nazwiska. Tak. I jakby po angielsku to będzie hard shelling, od Shelley. Tak, od Shelley'ego. Tylko nie od Mary, tylko od... Tak, od Percy'ego. Tak, ale to tak samo jak na przykład było z Szymborską jeszcze z innym utworem. Jejku, już nie pamiętam jak on się nazywa, ale to jest ten utwór, kiedy mówię słowo cisza, łamię ją. I kiedy przetłumaczymy ten utwór na angielski, albo na jakikolwiek inny język, tracimy właśnie te wszystkie onomatopeje, te wyrazy dźwięku na świat. Wiecie, mówię cisza, łamię ją. I to od razu inaczej brzmi po polsku, a inaczej when I tell silence, I break it. No, nie? No, to już nie ma takiego wydźwięku, prawda? I to jest właśnie to samo, że w tym momencie zmienia się w ogóle cały odbiór tego utworu. No, ja bym też wróciła do tego wątku, który poruszyłam przed chwilą. No. Jeśli chodzi o tą edukację podstawową, w ogóle nie jesteśmy w Polsce uczeni tego, aby... Patrzeć na przykłady. Aby doceniać. Przecież to jest tak naprawdę napisanie tej książki od nowa. To jest ogrom pracy, wysiłku. Wiem, próbowałam. Próbowałam tłumaczyć tekst, jako wiesz, taki ktoś, kto niby się świetnie porusza w tym języku i w ogóle wow, czat i tak dalej. Tłumaczyłam dwie strony tekstu przez cały dzień, przez x godzin. Zatrudniłam mojego przyjaciela, który mieszka w Szkocji i się tam uczy, żeby mi sprawdził, czy to tłumaczenie ewentualnie powiedział mi, jak on to widzi, nie? Jako osoba, która ma w ogóle jeszcze bliższy kontakt z tym językiem. No, namordowałam się z tym dramatycznie. Potem dostałam plusa, nie? Żadnej oceny. A to była dodatkowa praca, myślałam, że się wścieknę. Ja mam w pamięci taką jedną lekcję języka polskiego już w ostatniej klasie liceum, kiedy mieliśmy prezentację, którą ktoś zrobił na dodatkową ocenę o polskich, o takich polskich, tych najsłynniejszych tłumaczach i to było wszystko. Nigdy nie uczono mnie w szkole, a myślę, że pamiętam to dość dobrze, bo zawsze byłam fanką lekcji języka polskiego. Nigdy nie poświęcaliśmy czasu na kwestie tłumaczenia. Także uważam, że ogólnie no ta osoba tłumacza, pomimo tego, że wydaje się to być tak prestiżowym zawodem, taką profesją, kiedy ktoś się pyta, co robię, ja mówię, a czasem tłumaczę, no co ty nie mówisz, a ja mówię, że zarabią na tym orzeszki, dosłownie. I tak naprawdę mało kto to docenia, bo dla pracodawcy jest to zwykłe zlecenie, nie różniące się od przekserowania 100 stron. To jest straszne, nie? Uważam, że naprawdę powinno być to znacznie bardziej doceniane. Przede wszystkim już tutaj widziałam, Karo chce coś powiedzieć, przede wszystkim przez same osoby, które jakby chcą mówić o książkach, o literaturze, chcą może kiedyś zarabiać na tym jakieś pieniądze, po prostu nauczyć się doceniać osoby tłumacza. Jest mi teraz strasznie głupio. I oficjalnie chyba się przyznajemy, że teraz będzie. Tak, że jesteśmy frajerami. I przepraszamy wszystkich, Ola, w tym ciebie. I ja oficjalnie teraz czuję się zniżona do poziomu zero. Podłogi. Do piekła i już będę mówiła tłumacza. Nie, ale to wiesz co, to dobrze, że o tym mówisz, bo to jakby ja się nie czuję,
że ty mnie w jakikolwiek sposób obraziłaś i zwróciłaś mi uwagę na coś, co rzeczywiście jest bardzo ważne. Ale to jest ważne. Tak, że my tak trochę skurczyłyśmy się w sobie w tym momencie. Tak, takie... Ale to nie jest wasza wina, no tak jak bo mówię, zwracamy... zaczyna się to od początku. Tak, bo zwracamy na takie abominacje, jak na przykład ten cholerny zmrocz na przykład, no nie? Tak. I na przykład zmiany imion, do czego też przejdziemy, zmiany imion, nazwisk, nazw własnych warte, i tego typu, to za chwilę do tego przejdziemy. Ale właśnie wszyscy zwracają uwagę na takie rzeczy, że o Boże, dlaczego on się nazywa Zmrocz, przecież Darkling jest taki mroczny, jak mogliście mojemu mężowi zmienić imię. A właśnie powinniśmy to zwracać w drugą stronę, kiedy jest genialne tłumaczenie, to też powinniśmy to nie tylko sobie. Tak, nie tylko te negatywne, ale też pozytywne. Dokładnie. Tym bardziej, że ja generalnie uważam, że to tłumaczenie tej trylogii Grisha jest bardzo udane, bo autorka starała się zachować te nazwy własne właśnie, inspirowane rosyjskim. Tym bardziej, że je trafnie odmieniała, wszystko tutaj się zgadzało. No oczywiście my... Chociaż był ten motyw z... Z nazwiskami. Właśnie. Otóż to, nie? No bo wszyscy, znaczy wszyscy, no mniej więcej wiemy, jak wygląda sprawa nazwisk w Rosji między innymi, ale to się chyba też powtarza na Białorusi, Ukrainie, o ile się nie mylę, kiedy mamy końcówki nazwisk i... Znaczy przy... jest pan Ciastek, jego żona to pani... Ciastkowa. Ciastkowa, a ich córka to Ciastkówna. Ciastkówna. Dokładnie, no, tak. No i przy okazji właśnie tej trylogii Grisha Nieszczęsnej, której żeśmy się uczepiły, naszą główną bohaterką nie jest Alina Starkowa, tylko jest Alina Starkow, nie? Ale z drugiej strony nie było w tym by nic, powiedzmy, okropnego, gdyby wszystkie nazwiska rzeczywiście kończyły się na off, nieważne, czy mamy do czynienia z mężczyzną i z kobietą, to wtedy okej, dobra, przyjmujemy to na klatę, niech będzie. No bo fantastyka też się rządzi swoimi prawami. Ale mamy do czynienia z gościem, który nazywa się Aleksander Morozowa. No i tutaj, tu jakby następuje problem. Jeszcze, o, znowu cię, Karo, wyprzedziłam. To też a propos tego, myślę, że to dobra uwaga, że jeśli, czym można złe tłumaczenie odratować? Konsekwencją. Tak, że jeśli zdecydowaliśmy się na jedną technikę, trzymać się tego, a nie właśnie raz zmieniać końcówkę, raz jej nie zmieniać, co jest to, że tutaj akurat było konsekwentnie, że jak był Morozowa, to był Morozowa rzeczywiście. To akurat do czego innego właśnie piję, że jak w momencie, jeszcze kiedy... Niszczymy, to niszczymy. No właśnie, konsekwentnie, trzymajmy się tego, co... No bo można było zmienić rzeczywiście odmianę tych nazwisk ewentualnie i zrobić pan z pana Morozowa, zrobić no bo, pana Morozowa. Tak, bo nasze podejrzenie jest takie, że to był błąd Bardugo. To był błąd Bardugo, bo ja czytałam Cienkość w oryginale. Że ona tego do końca nie ogarnęła, no będąc jakby no, autorką nie z tego kręgu świata po prostu, z tego miejsca, więc jakby my to kojarzymy, bo jesteśmy bliżej tej kultury niż ona i rzeczywiście podejrzewamy, że to jest właśnie jej błąd i tłumacz to po prostu zostawił tak no, w tym stylu Małeckiego, można powiedzieć, no nie? Tak, ja, Ola, mówiłaś o Silverze, to They Both Die at the End. Tłumaczenia tytułów, to też ostatnio jakby chyba jakiś kryzys albo nie wiadomo co, bo są właśnie też dwie szkoły i mamy tutaj Silverę, który jest na przykład przetłumaczony, ma podwójny tytuł, ma More Happy Than Not i ma Bardziej Szczęśliwy Niż Nie. I to jestem fanką tego nawet. Wiesz co, to jest udane fajne, tłumaczenie tutaj, bo kto, jakby Bardziej Szczęśliwy Niż Nie nie jest tytułem, który zachęca. Widać ewidentnie, że to nie jest polskie, polska konstrukcja. To nie jest polska konstrukcja, ciężko to by było przetłumaczyć, ale na przykład już właśnie wydawnictwo Winidia z najnowszą książką, najnowszą wydaną w Polsce, Louise O'Neill, tłumaczy ją, biorąc pod uwagę kontekst całej książki i o czym książka jest. Chodzi tutaj o pod taflą. To jest The Surface Breaks. Dokładnie, tak? I to jest fajnie, bo zastanawiałyśmy się, jakby to przetłumaczyć dosłownie. Znaczy dla mnie w ogóle na przykład czadająca powierzchnia też czadowym tytułem jest na przykład Niby Noc Krzysztofa, nie? Tak. Która w oryginale brzmi Never Night, o ile się nie mylę. I to jest na przykład, wydaje mi się, super tytuł, tak samo jak Bożogrobie, tak? Taki jest drugi tytuł. No jakby to są bardzo udane. Tak, ale to jest fantastyka też, i tutaj może takie coś przejść. Znaczy moim zdaniem w zbawieniu się tytułami nie ma naprawdę nic złego tak długo, jak pamiętamy o tym, że mamy w rękach tłumaczenie i oceniamy później jako recenzenci tłumaczenie również, a nie tylko pracę jednej osoby. Ja nie mam nic przeciwko zmienianiu tytułów, naprawdę. Tak, jeśli to ma sens, jeśli to jakoś z kontekstu wynika, na przykład teraz... Przecież jesteśmy w dwóch różnych kulturach, językach. To... Teraz jest właśnie książka, którą ja się no, ewidentnie się boję o to tłumaczenie, Seawitch, tutaj Sary Henning. Ona będzie przetłumaczona jako Wiedźma Morska. Tak, pierwsza to była moja myśl. Ale pewnie książka mówi o czym innym, tak? Nie. Ale książka rzeczywiście o tym jest. W sensie ja się na przykład zastanawiam, czy by nie lepiej zostawić
morską wiedźmę. Czy wiedźma morska jest lepszym jakby odpowiednikiem morskiej wiedźmy? Wiecie, tak, o co wiedzia, chodzi o ułożenie słów. No. Ja bym oczywiście zostawiła oryginalną nazwę, ja chociaż tak naprawdę, ciężko też. Jeszcze a propos Silvery i tego, że na okładce mamy dwujęzyczny tytuł. Tak. Dlaczego nie? Świat się zmienia. Polskie piosenki idą teraz z angielskimi refrenami w radiu. Ale to właśnie, tak, że też jest taka obawa, tak, że na przykład jeżeli będzie inne takie niezbyt bliskie tłumaczenie, to że ludzie nie będą kojarzyć. Na przykład, że o, czekałem na tą książkę po angielsku, ona się ukazała w Polsce, ja nawet nie wiedziałam, że to jest ten tytuł. Jeszcze tak jest inna okładka zmieniona. Jeszcze jest inna okładka. Tak samo jak się na przykład zastanawialiśmy nad książką Christine Rico z Poland Bananas Books. Jej książka nazywa się Again But Better. O kurde, nie? I jak to przetłumaczę? To jest tak samo jak z tym vicious. Kiedy vicious ma tyle znaczeń... Czy też vengeful. Albo vengeful. Chociaż vengeful jest już chyba łatwiejsza niż vicious, mam wrażenie. Chyba trochę tak, ale to i tak jest problem. Albo na przykład stojące tutaj Cinder. Cinder z imieniem, ale wiesz... The Hate You Give. Foxhole Court. Które zostało. Foxhole zostawili. Ale na przykład mam tu tego Wolf Wildera. Człowiek czyniący wilki dzikimi, zaklinacz wilków. Zaklinacz wilków pasowało. Zaklinacz wilków. Chociaż to też on jakby z kontekstu książki nie wynika o konkretnie zaklinanie, tylko jakby o ze zwierząt takich oswojonych robienie ponownie dzikimi. To może wilkoholik. Wilki i spółka. Wilki i spółka. Zo. Dobra, Ola, chcesz jeszcze coś z tym tytułem powiedzieć? Czy A Penny Dreadfuls. O, Penny Dreadful, nie? Penny Dreadful znam sku. Bo to jest sobie taki bardzo... A to jest zbiór, tak? Netflix przetłumaczył to jako Dom Grozy. No, ale wiesz, Penny Dreadful jest historyjką za Pensa tego, no. Taką straszną historyjką za Pensa, no nie? Właśnie, no. No i wiesz, no jakby to jest i chyba nie ma też takiego nieprzetłumaczalne. Odpowiednika u nas, prawda? One będą jako Penny Dreadfuls, jako te historyjki za Pensa, tak? No wiesz, jakby... W sensie tak, w kontekście serialu Dom Grozy jakby ma w ogóle dupo znaczenie. No. Bo tam nie ma żadnego domu grozy. Tam nie ma żadnego domu, gdzie siedzą te wszystkie potwory i one sobie tam mieszkają. Więc uważam, że to jest bardzo nietrafione. Ale tak samo zostało, chociaż to też jest nazwa własna, więc można było pracować dwojako, no zostało zostawione Peaky Blinders. Peaky Blinders, jako nazwa tak. własna gangu, nie? I też uważam, że to jest dobry pomysł, bo no bo kurde, przetłumaczyć to w ogóle wyszłaby bzdura i to by brzmiało zupełnie głupio. To już tak może przejdźmy do tłumaczenia, nie tyle co do tłumaczenia, nie tyle co tytułów, ale też różnych nazw własnych. Jude Judyta. Tak. No, ale chciałabym też zwrócić uwagę na to, że przecież nasze tłumaczenie Harry'ego Pottera jest uznawane za jedno z najlepszych europejskich tłumaczeń. Ja pisałam o tym pracę licencjacką. I tak naprawdę jedynym moim wnioskiem było to, że Polkowski poszedł niesamowicie w prostotę. Większo... Oczywiście ma tam swoje takie szlagierowe tłumaczenia, jak Myśl odsiewnia, The Pensive i tak dalej. Natomiast większość z nazw została po prostu przeniesiona do języka polskiego z jakimś retuszem ortograficznym, retuszem wymowy. I to wygrało. I to wygrało, bo to jest jedne z najlepszych tłumaczeń w Europie. To ja nawet nie wiedziałam o tym. W sensie, że ona jest tak uznawana za takie dobre. Ja kocham pana Polkowskiego miłością wielką. Napisałam do niego list i mi odpisał. A ja byłam bardzo smutna, kiedy dowiedziałam się, że Polkowski już nie współpracuje, kiedy zaczęły wychodzić te dodatki Przeklęte dziecko. Fantastyczne zwierzęta i tak. Natomiast tutaj tłumacze po prostu przyjęli jego konwencję i, no i dobrze. Mieli dużo pracy przy Fantastycznych zwierzętach, gdzie tam ten niuchacz i inne się pojawiły. Ale to też jest chyba udane. Mieli rozgrzewkę w Przeklętym dziecku i później to wyszło. W sensie, tam to brzmi tak samo dobrze właśnie tam jak jest potem. Para tłumaczy. Aha. Jest dwie osoby tłumaczyły Przeklęte dziecko oraz Fantastyczne zwierzęta. A słuchajcie, to chyba w Tolkienie jest łazik? O Boże, tak. I oczywiście Marta jest wielką fanką tych książek. Ja jestem straszną fanką, bo ja się dowiedziałam po fakcie, jak te książki już do mnie przyszły. I jak ja po prostu zobaczyłam tego łazika, to ja w pierwszej chwili miałam jakby takie, co? W sensie, czy ja czegoś nie pamiętam? Jakby, czym jest łazik? Czy ja zapomniałam o jakimś wątku? A potem ktoś mi uświadomił, że łazik to tłumaczenie Aragorna. Obierze świata. Jakby, tak, tego, no, jakby tak, tego pseudonimu, tak. Prawda? I jakby od razu mi się przypomina ten taki... Czyli mamy trzy, Aragorn, łazik, obierze świata. Tak, od razu mi się przypomina ten taki chwilowy, podejrzewam, fuck up to był, bo to było jakby info, które przez chyba, nie wiem, chwilę było podane przez Jaguara przy okazji Okrutnego Księcia, kiedy Jude miała być przetłumaczona jako Judyta. Potem to od razu zostało ściągnięte... Bo była straszna wizja gonka. Straszna drama się i oczywiście wszyscy zaczęli się śmiać, jak zostanie przetłumaczony
książę Kardan, więc wyszedł... Kardamon. Kardamon albo Kordian. No, więc ten i właśnie no, ten łazik, Darkling i Judyta. Tak, bo wiesz, łazik są takie przypadki, kiedy gdzieś tam imiona, no bo wiemy, że przy tłumaczeniach ta warstwa brzmieniowa tekstu zostaje no, całkowicie zmieciona z powierzchni ziemi, tak jak mówiłyśmy choćby przy okazji Szymborskiej. To samo się wydarzyło przy okazji Mrocznego Duetu z Wiktorii Szłap, gdzie występuje bohater, w sumie bohatero, powinnam powiedzieć, bezpłciowa postać, no która tak, zwie się jest to it. Sorrow. Pisane przez S-O-R-O. No i u nas, dla nas, dla Polaka, no to będzie Soro, nie? Natomiast wiemy, że kiedy powiemy to z takim akcentem bardziej posh, no to widziałam Sorrow, które ma też znaczenie inne. I Olu, gdybyś mogła mi przypomnieć... Żal, smutek, nie? Właśnie taki... No ma to dodatkowy taki jakby wydźwięk, no nie? Taki jeszcze... Taki smaczek. No u nas to się zatraca, chociaż no tutaj się nic nie dało więcej zrobić, no nie? I widzisz, no bo... i tutaj na przykład był ten problem, że w angielskim jest po prostu jako it. Zawsze jest pisane jako it. O, a to tutaj jest ogromny problem. I czasowniki, tak, wiesz, nie określają ci osoby, tak, prawda? Tak, i czasowniki jakby nie wymagają od ciebie określenia, czy to jest he, she, czy tam jakieś inne rzeczy. A na przykład u nas w tym tłumaczeniu jest tak, że czasami jest damski, męski, nijaki, taki... To jest w miarę konsekwentnie robione, fakt faktem, że tam jest przypis też tłumacza, że oni to przełożyli w ten sposób, bo inaczej się no, po prostu chyba nie dałoby tego zrobić. Bo bardzo często też są takie właśnie, jeśli się da, takie bezosobowe formy w stylu zrobiło, poszło, prawda, i tak dalej, ale kiedy on mówi o sobie, jako on, Sorrow, no i się odzywa, no to nie mogę powiedzieć, że... Nie może że... mówić o sobie w trzeciej osobie. No, w sensie, że wiesz... Ja poszło do sklepu. Ja poszło do sklepu, nie wiem, wiecie kto... Ale tak chyba mamy tutaj to, o czym mówicie, jest ładnie złapane w Nilu Gaimanie, chłopiec... Anastasiego. Ten cmentarny, coś tam... Cmentarny. Jak, przecież tam też właśnie, tylko wiecie co teraz, że mnie spaliło, jak został ten główny bohater przetłumaczony na język? Nic, czy jakoś tak, bo nothing jest w języku angielskim. Nikt. A to tak samo jak jest neverwhere, nigdzie bądź. Tak, nigdzie. Ja jestem bardzo... Mnie się to podoba Paulina Prater to chyba tu, tak? Chyba tak, ale mnie się na przykład podoba to właśnie neverwhere, nigdzie bądź. Albo jak jest cień w amerykańskich bogach. On jest jako shadow i jest jako cień normalnie. Tak, no tak, więc no dosłownie. To niektóre rzeczy da się, niektóre nie. Tak, ale wiecie co, to ja cały czas pamiętam, jak czytałam Fangirl w języku, w tym, wyjść w oryginale. Tak. I tak siedziałam i co tłumacz z tym zrobi, jak to jeszcze było nieprzetłumaczone na język polski, gdzie tekst po prostu był przesączony nazwami własnymi restauracji, jakichś tam kawiarni, sieciówek. No taka młodzieżówka była, tak? I widziałam później, że po prostu zostawały. Chyba zostały. Tak, dokładnie. I ja uważam, że to wcale nie jest najgorsza technika właśnie zostawiania tych nazw angielskich w takiej formie, jakie one występują, bo też literatura ma nas uczyć i osoba, która sięga po książkę, która została napisana w języku angielskim, może dowie się czegoś więcej, a takie zmienianie tych wszystkich nazw, tych nazw angielskich, wymienianie ich na jakieś ekwiwalenty typu na przykład kiedy Hooters wymienia się na McDonald's, bo McDonald's znamy, wiecie o co chodzi. Dlaczego to zrobić? Dlaczego mamy tak robić? Dlaczego nie zostawiać tych i dopisać na przykład, że to jest tak, popularna to knajpka, przepisy, tak, wiecie, no, ale na przykład to z tym, że jest najgłupiej nothing, jakby w oryginale, no, dobrze, że on się stał nikim, dlatego jakby nie był nikim, to czytacze, którzy nie znają języka angielskiego, mogliby jakby nie zrozumieć, o co chodzi, a to imię ma znaczenie. Tak, i naprawdę. I to jest właśnie super zabieg. Przypomniał mi się jeszcze taki właśnie element, bo tak patrzymy wszystkie u Karoliny na półki, co ona tam ma, nie? I w ogóle tak sobie patrzymy, o czym jeszcze możemy porozmawiać. Boże, ja patrzę na Sarah J. Maas. Ja też. I słuchaj, wiesz co sobie pomyślałam? W Dworach mamy do czynienia Mordka oczywiście z... tłumaczył? Tak. Nie, Dworów nie tłumaczył Mordka. Ktoś inny tłumaczył Dwory. Mordka, Szklany Tron. Trony tłumaczy. Natomiast w Dworach jest coś, co mnie trochę irytuje. To mi się nie podoba, że to się wydarzyło. Mianowicie mamy do czynienia oczywiście z różnymi imionami, które są made by Sarah J. Maas, tak? Czyli z Feirą, z Ryśkiem. Made by. Z Feirą, z Rysandem, z Azrielem i z Kasjanem. Z Kasjanem, który został spolszczony jako jedyny. A jakie to tam było? Jest Kasjan pisany tak, jak Kasjan, tak jak wymawiam. Słyszysz, a w oryginale jest Kasjan przez C i dwa S.
Czy jest Kasjan, jakby, czy bardziej? Kasjan. To będzie i tak S. Hajsian. To nie będzie Esz. Oni nie mają tego dźwięku Esz jako podwójnego S, nie? To by było nadal S. I ja tak mam takie... W takim razie, po jaką cholerę żeśmy przekładali to imię? To znaczy, po co to się wydarzyło, skoro i tak polska i angielska wymowa jest dokładnie identyczna? Tym bardziej, że bądźmy szczerzy, to ten przykład C i K to nie jest tylko angielskie brzmienie, bo to jest z łaciny i my doskonale znamy to brzmienie C jako K. Wiesz, no, to znaczy, nie możesz mówić i to jest kolejna rzecz, nie, w większości, tak generalnie, jest... że jeśli chodzi o dźwięki angielskie, to raczej większość, nawet taka, która ma bardzo mały jakby stosunek do języka, domyśli się, że to może być jako K. To jest kolejna sprawa, do której, od której tak naprawdę zaczęłyśmy tą rozmowę, tę rozmowę. Co tłumacz musi wziąć pod uwagę, kiedy zaczyna pracę? Nie, no bo targetową. Ale zastanawiam się, co stało za jakby zmianą tego imienia, nie? Już tylko tego jednego. Chcę powiedzieć. Tak. Target, czyli osoby, które mają, no nie oszukujmy się, Sarah J. Maas jest skierowana do nastolatek. Mhm. Tak. I tutaj autor zakłada, że to K zamiast C będzie bardziej przyjemne dla oka nastolatki, która sięgnie po tekście. No tak, na przykład dlaczego Feira jest pisane jako Feire? Końcówka ale... jest R-E, a nie Feira na przykład. A jesteś pewna? A jesteś pewna? Wydaje mi się, że jest. Jestem świeżo po lekturze jest, i tam ale jest patrz, Feira. Ale z drugiej strony mamy hardkorowe imię, w sensie hardkorowe imię dla takiego szarego zjadacza chleba. Rysand, tak? W sensie jako... Rysand. Dla nas to jest rysant, nie? Ale jednak ta pisownia może być myląca momentami, nie? Jakby... Jest Feiro. Jest Feiro. Okej, okay, czyli jest polszczona. Okej, okay, my bad. Tak. Czyli my to bad. Się odmienia, nie? Dobra. W sensie, bo wiesz, Feiro jest taka bezosobowa, mm-hmm. nie? No, ale jak już jesteśmy przez Sarah J. Maas, bo to są takie pierdoły, nie? Takie szczególiki. Ale to na przykład, co ja przyuważyłam, jak zaczęłam czytać po angielsku Wieża Świtu. A to... Już tutaj za dużo nie pomogę, bo nie czytałam. Ale nie, bo wiesz co, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo to jest ciekawe o tyle, że dwory są pisane w pierwszej osobie i tłumacz jest inny niż w przypadku właśnie Szklanego Tronu. Trony są pisane w trzecioosobowej narracji, w związku z czym mamy do czynienia z dwoma różnymi narracjami, dwoma różnymi przykładami w ogóle różnych ludzi. I okazuje się, że kiedy ja sięgnęłam po Wieżę Świtu tej Sarah J. Maas po przeczytaniu tych wszystkich innych tronów, to ja miałam wrażenie, że ja w ogóle czytam innego autora. Tak. Potem miałam okazję zajrzeć sobie do książki pana Mortki, bo on też jest pisarzem i sobie tworzy tak. swoje światy. I ja potem zaczynam tego Mortkę i mówię, cholera jasna, no przecież on zrobił ten przykład tego Szklanego Tronu Nieszczęsnego, jakby sam pisał tą książkę, dodając od siebie mnóstwo, i to mnóstwo takich rzeczy, które mnie szalenie irytują, mianowicie dodawania co chwilę wykonawcy w zdaniach wykonawcy danych czynności. To znaczy, wyobraźmy sobie akapit, który zaczyna się od tego, na przykład, że Eileen idzie se nad rzekę. No i ona se idzie na tą rzekę przez las, przez pola i jakby w kolejnym zdaniu nie mamy już oczywiście Eileen, żeby nie było powtórki, ale mamy dziewczyna. A później zamiast dziewczyny jeszcze, żeby się... Kobieta. Jest kobieta, albo nie wiem, czarodziejka, wróżka, konik, wiecie małka. O co chodzi, że jakby można było to zostawić wyłącznie z czasownikiem i tego wykonawcy tam na siłę nie wciskać, bo to stylistycznie po prostu jest bardzo brzydkie. Mhm. Tym bardziej, że angielska forma nie zna tego zabiegu. W Polsce też uważam, że się od tego odchodzi. Także to jest ciekawy przykład tego właśnie, jak bardzo tłumacz może ingerować w tekst. Bo mówię, ja czytając Wieżę Świtu, miałam wrażenie, że ten styl Maas dużo bardziej mi leży, on mi się dużo bardziej podoba, niż ten w wydaniu, mortkowym, że tak powiem. A to tak naprawdę troszkę ciekawi mnie, dlaczego tak właściwie jest, że Sarah J. Maas ma w Polsce dwóch tłumaczy, bo zazwyczaj to jest coś, od czego się ucieka. No, wspominałyśmy dzisiaj o Polkowskim, ale to była troszkę inna sytuacja, bo ten Harry Potter, no nie zapominajmy, też że to jedną serią jest, nie? Też, i która naprawdę dawno już powstała. Ale zobacz, że ta sama sytuacja jest w Donnie Tartt. Szczygieł i Tajemna są pisane w... Tutaj mamy znowu ogromny odstęp czasu. No tak, ale wiesz, jakby ale to i tak jest 10 lat od każdej książki, no. Więc jakby, no to co był za problem? I właśnie o to mi chodzi, a tutaj Sarah J. Maas wydaje bardzo blisko. I wydaje mi się, że to są kwestie, jak nie wiadomo o co chodzi. No to wszyscy wiemy o co chodzi. Chyba, że na przykład może zmieniają pod narrację. Że na przykład Moetka tylko trzecią osobę chce tłumaczyć. Na przykład nie podejmuje się tłumaczenia pierwszej osoby, która jest w dwojach z kolei. A to bym pierwszy raz słyszała o czymś takim, no bo właśnie przy Donnie Tartt się też tak samo złożyło, że Mały Przyjaciel ma inną narrację niż Szczygieł i Tajemna. I jest inny tłumacz.
I też nas to zastanowiło po prostu bardzo w tej kwestii. No wiecie, ja tu rozumiem też Olę, no bo to jednak książki są naprawdę, ten okres czasu jest ogromny, może ten tłumacz, nie wiem, wtedy dziecko mu się urodziło, musiał wyjechać za granicę albo coś, 10 na lat. No to jest Donata, rzucasz wszystko, idziesz tłumaczyć. No a jeżeli to tłumaczysz, za przeproszeniem nie żyje? To co no ja wtedy robisz? Ale, no, ale wiesz, no, mamy do czynienia z tajemną historią wydaną w 92 roku i szczegółem z 2013 i mamy tego samego tłumacza. Boże, a tajemna jest taka stara. Tak, 92 rok. No to Boże, ja zawsze coś wtopi po prostu. No, a właśnie z tą masą jestem bardziej właśnie to ciekawe, że to się tak podzieliło. Już, no, chociaż i tak dobrze, że nie jest pomieszane, że na przykład pierwszy, drugi tom się nawzajem tam tłumaczyli tak. Na zmianę. Ja wam powiem, że ja jestem bardzo ciekawa, tak, nie chodzi mi o przetłumaczenie z angielskiego na polski, tylko z polskiego na angielski i jak zostanie przetłumaczona Harda. Pani Helezińskiej na język angielski, bo ta książka ma wyjść w Stanach i moim zdaniem to będzie szalenie trudne. Tak właśnie, samo jak będzie przetłumaczony. Tak. Samo słowo Harda. Tak samo jak ma być tłumaczony Dygot. To akurat może by to łatwiejsze na Rosję. Nie, no nie shaking, nie jest takie nie szatel. Ale nie, to ma być na Rosję, to może być łatwiejsze. Tak, ale ogólnie. Ale ogólnie Harda na angielski, naprawdę, jeżeli chodzi o sam środek tej książki, Miona? Może być Miona? Przecież ja? Święto Jędosława? Chrobry nie. Oni nawet tego nie wymienią, znaczy chrobry to tam mówię, ale chrobry to Świętosława? Świętosława, to nie powinno być w ogóle tłumaczone, no bo Świętosława. Ale jest... oni nie mają eś. Ale oni nie mają eś. Jak będą... Świętosława. Fonetycznie mi się zapisze. No jak będą recenzować tę książkę? No załóżmy. Taka plan do nas books. Jak ona recenzuje? Świętosława. Słuchaj, książkę. Ta laska? Tą Apruty. To jest, ona w ogóle jest jakby... Ta autorka jest Amerykanką, ale pochodzenia polskiego jakby ma korzenie i tam jest amerykańska książka, gdzie główne bohaterki to jest Agnieszka i Kasia. I są napisane jako Agnieszka i Kasia. Pooglądaj sobie w wolnej chwili recenzje ludzi jakby z zagranicy, jak próbują to pięknie wymówić. Agnieszka. Tak, chcę zobaczyć, jak wymówią się to słowa. Naprawdę, ja będę być im brawo. Agnieszka i Kasia. Główna bohaterka. Kasia. Może Kasjan. No. Jak ty byś, Ola, przetłumaczyła Świętosława? Nie przetłumaczyłabym. A Harda? Też bym nie tłumaczyła, gdyby to do mnie zależało. Harda właśnie sprawdziłam, ma chyba 5 różnych propozycji słownie. To jest zwykły przymiotnik. Który byś wybrała? To jest zwykły przymiotnik, tylko dla nas jest archaizmem, no bo właśnie. Się go już nie używasz go, nie? Dirty. Bo ja pomyślałam w pierwszej chwili o fierce, ale to nie jest taki bardzo bliski wyraz. Raczej taki pochodny, synonimiczny, nie? Czasem nie? Niektóre słowa wydają się tylko być jakimś challenge'em, natomiast... No wiesz, dla mnie na przykład też jest trudnym tematem to, jak właśnie tłumaczenie zmienia czasem odbiór książki. Tak jak na przykład to ma miejsce przy szklanych dworach, chciałabym powiedzieć, przy szklanych tronach. No. Ale lepsza akcja jest z Okrutnym Księciem Holly Black, nie? I o tym mówię dosyć często, że tam stylizacja jest bardzo ważna, stylizacja języka, jakim posługują się bohaterowie, te wróżki nasze szanowne fej, czy tam ferisy. Nie, ferisy. To są ferisy. No i te ferisy mówią takim bardzo arystokratycznym językiem, można powiedzieć, taką stylizacją na takich ludzi posz, takich bardzo wysoko urodzonych, właśnie eleganckich, no, takich prawda? Snobów, no. No snobów takich, nie? Literackich, językowych, prawda? Przy czym z tego, co rozmawiałam właśnie z naszą kochaną, talentowaną rysowniczką Anią i też sobie poprzeglądałam tą książkę trochę, żeby to sprawdzić, to faktycznie potocyzmów w tych wypowiedziach tych biednych ferisów jest, byśmy powiedzieli brzydko, dużo. Jest tego mnóstwo i to absolutnie wydaje mi się, że psuje w pewnym sensie konstrukcję tych postaci, że jednak tutaj tłumacz mógł się troszeczkę bardziej wykazać i postarać się w jakiś sposób no, oddać tą poszowatość tego języka. Tą taką wręcz arystokratyczność. Taką, tak, to jest taki wręcz literacki język, jakim oni się posługują, nie? Tak naprawdę, kiedy tłumaczenie wybitnie widać, że jest złe, też widać to, też należy pamiętać o tym, że nie jest tłumacz jedyny w zespole redakcyjnym. No bo jeszcze redaktor, i korektorów, nie wiem, jak to powiedziałam. Chodzi mi o to, że jeśli takie tłumaczenie kiepskie jest wypuszczane, to po raz kolejny, kiedy wiesz, nie wiadomo, o co chodzi. Widać czasami takie błędy, nawet nie z tłumaczeniem, ale ze składem, ze wszystkim, że jakby też w ogóle nie ale wiesz, głównie... O czym rozmawiamy? Po polsku ludzie nie potrafią wydawać książek. Głównie tłumaczeniem jednak zajmuje się ten duet tłumacza i redaktora. Korektor współcześnie jest od tego, żeby ukreskowane było w dobrym miejscu i przecinki były okej. A też nie zawsze jest.
A edytor to łamie tekst. No ale widzisz, na przykład mamy tą cholerną trylogię Grisza, która jest fajnie przetłumaczona, a błędów w tym pierwszym wydaniu było tyle, że tylko palić tym w kominku. Ktoś chciał wydać to szybko. Może Mac teraz chce uniknąć. I wiesz, czasu tego na tłumaczenie i redakcję było dużo, a potem jak już mieli poprawiać tekst, to zabrakło. O czym my mówimy? Jak po polsku ludzie nie potrafią wydać książki, załóżmy hashtag. Przecież to, co tam się dzieje, to chyba wszyscy wiemy, że raz jest internet z małej, raz z dużej, netto małej, netto z dużej, daty pisane słownie, po prostu to, co się tam dzieje, to jest jakiś żart. A co dopiero po angielsku? No. Nie, no tak, ale mi się wiesz, wydaje, że to chodzi o czas i pieniądze. Też mi się tak wydaje, tym bardziej, że mówię, mało wydawnictw może sobie pozwolić na stałego tłumacza, na stałego redaktora i na stałego korektora. Jeszcze takiego redaktora, wiecie, który nie jest do skoku i tak raz sprawdzi książkę na 3 lata, tylko taki rzeczywiście, który w tym siedzi i ma jakieś pojęcie na w ogóle jakikolwiek temat. Czasami w ogóle to muszą być specjaliści, od tematu nie? Tłumaczeń i w ogóle to jest jakby korekta i redakcja, jakby wy dziewczyny głównie macie o tym takie profesjonalne pojęcie, ale czasami jest naprawdę zatrważająca. Ja rozumiem błędy przy trudnych słowach, no raczej nie rozumiem, bo jakby uczyłeś się do tego, skończyłeś studia, masz jakiś tam stopień, a walisz byki, ale pisanie który przez zwykłe, no to jakby to już jest coś, czego nie powinno się robić, broń Boże. No nigdy. I tym chyba będziemy kończyć, bo dużo fajnych rzeczy nam tutaj wyszło. Dziękujemy pięknie Oli. Ola nas totalnie Ola wcięła. Olśniła się nas i uświadomiła. Tak, więc mamy nadzieję, że wy też zostaliście uświadomieni, trochę wyedukowani przy okazji, dowiedzieliście się kilku fajnych rzeczy, tym bardziej dla książkoholików, myślę, to są takie przydatne informacje. Także puenta jest taka, żeby zwracać uwagę na tłumaczy i doceniać ich i przybijać im pionę, jeśli jest taka okazja. Tak, a jeżeli chcecie usłyszeć więcej tego typu ciekawostek, to zapraszamy was na kanał Oli. Tam tych filmów już się pojawiło o tłumaczeniach, więc musicie koniecznie sprawdzić Książkowy Freak na YouTubie, pisane jako F-R-I-K. Nie jako freak po angielsku, tylko bardzo ładnie. Po polsku. Spolszczone. Spolszczone. Oczywiście linkacze będą w opisie na YouTubie, na Spotify. Niestety musicie sobie wyszukać, ale wierzymy was, dacie radę. I jeszcze słowem zakończenia, jeśli nie chcemy się denerwować tłumaczeniami, czytajmy w oryginale. To jest jeśli jakby, mamy okazję. Jeśli mamy okazję, tak. Jeśli mamy możliwość, to też jest zawsze fajny sposób na przećwiczenie języka. I nie zwracajmy tylko i wyłącznie uwagi na błędy tłumacza, ale też doceniajmy dobre pomysły. Yes. Dokładnie. Także dziękujemy wam pięknie, dziękujemy Olu ci pięknie. Również dziękuję. I żegnamy się. Pa, pa! Pa.